Dzień dobry. Wczoraj w Parlamencie Europejskim zapadły bardzo ważne decyzje, które niestety będą bardzo słono kosztować Polaków. Te decyzje wsparła cała niestety polska opozycja. Dzisiaj z Państwem chcielibyśmy się podzielić refleksjami na temat jednej z tych wielu decyzji, mianowicie decyzją, która de facto likwiduje możliwość taniego podróżowania liniami lotniczymi. Średnia klasa w Polsce, niektórzy Polacy polubili tanie latanie, polowanie na okazję tanich biletów lotniczych, by spędzić wakacje, spędzić urlop krótki, dłuższy, to zostanie zlikwidowane. Tanie bilety lotnicze przejdą do historii. Unia Europejska wczoraj zdecydowała, że te bilety mają być znacząco opodatkowane. Co to oznacza? Oznacza to, że osoby, które rzadziej podróżują, nie stać na droższe linie lotnicze, to osoby po prostu przestaną podróżować. Kilka tygodni temu niektórzy dziennikarze, również w Sejmie, uśmiechali się, kiedy mówiliśmy o programie Rafała Trzaskowskiego C40, że tam ludzie mają przestać latać, bo tylko ci, których na to będzie stać. No i proszę bardzo, taka oto decyzja jest wdrożona przez Parlament Europejski za zgodą całej polskiej opozycji. To jest bardzo zła decyzja dla osób, które rzadko podróżują, które polują na te okazje tanich biletów, ale również na tych mniej zamożnych Polaków, którzy chcą odwiedzić swoje rodziny, które czasami jeszcze przebywały na emigracji w innych państwach Unii Europejskiej. To również będzie znacząco utrudnione. To również będzie miało negatywny wpływ na polską turystykę, która z roku na rok się rozwija i również dzięki temu, że takie loty funkcjonują, więcej ludzi przyjeżdżało do Polski. Niestety to jest kolejna decyzja, która ma słono kosztować Polaków. Jedna z wielu decyzji, które łącznie składało się na kwotę 189 miliardów euro, które Polacy muszą zapłacić za po prostu codzienne życie do 2030 roku. Szanowni Państwo, straszliwe koszty tych fatalnych decyzji eko-szaleńców. Oni uważają, że w ten sposób ratują świat i ratują klimat. Otóż przypomnę, że Unia Europejska to jest 8% emisji CO2. Eurokraci naiwnie niektórzy, tak zakładam, wyobrażają sobie, że swoim przykładem zachęcą, pociągną członków komunistycznej partii Chin, przedstawicieli partii w Indii i innych przedstawicieli decydentów na świecie. A tak przecież nie będzie, doskonale o tym wiemy. My tu tworzymy jakiś euroskansen, utrudniamy ludziom życie, eurokraci utrudniają ludziom życie. Na to nie będzie i nie może być naszej zgody. Szkoda, że polska opozycja w parlamencie jak jeden mąż zagłosowała za tymi fatalnymi rozwiązaniami. A co one oznaczają? Oznaczają to, o czym od wielu, wielu lat mówi między innymi Klaus Schwab i ci wszyscy, którzy nakręcają tę histerię wręcz i klimatyczną, ale też no, taką globalistyczną. A mianowicie samochody spalinowe wyłącznie dla bogatych, bo najlepsze modele są wyłączone, a elektryki też będą bardzo drogie z uwagi na rzadkość surowców. Samoloty niedostępne dla zwykłych ludzi, tylko swoimi odrzutowcami będą mogli latać i tak dalej, i tak dalej. Znaczy Europa nie będzie przyjaznym miejscem dla zwykłego człowieka, będzie oczywiście wspaniałym rajem dla miliarderów, ale my wszyscy zwykli Polacy, zwykli Europejczycy, zwykli obywatele Unii Europejskiej ponoszą gigantyczne koszty i poniosą te koszty, bo oni chcą zmienić nasz sposób życia. To jest próba pewnej inżynierii społecznej przemodelowania życia wszystkich Europejczyków i my mówimy, że to są fatalne skutki zgody sprzed 2-3 lat związanych z pakietem Fit for 55, zgody na Green Deal. Środowisko Solidarnej Polski od początku mówiło, że to wywoła po pierwsze inflację, widzimy, że już wywołuje inflację, po drugie ceny ETS-u będą wpływały na gigantyczne rachunki, no i po trzecie te wszystkie szalone zakazy, które naruszają nasze wolności, naruszają normalność i naruszają normalny, zwykły styl życia. No, my będziemy robili wszystko, żeby temu się przeciwstawić, ale dzisiaj musimy niestety powiedzieć, a nie mówiliśmy, przestrzegaliśmy i niestety polska opozycja te fatalne rozwiązania dla Polski, dla Polaków wspiera całym sercem. Tak na koniec przed Państwa pytaniami. Jestem posłem z Warszawy, wielu warszawiaków, a wiemy, że tutaj Warszawie wyborcy głównie głosują na Platformę Obywatelską. Często korzysta z możliwości weekendowych lotów do popularnych miast w Europie, tanimi liniami lotniczymi. To proszę bardzo, tak, wasi
wybrani przez Was politycy zdecydowali w Parlamencie Europejskim, że niestety, ale drodzy mieszkańcy Warszawy, będziecie płacili słono za możliwość podróżowania zarówno na weekendy, a zbliża się weekend majowy, więc skorzystać z okazji póki można, bo za 2 lata to już będzie bardzo droga możliwość podróżowania samolotem, tak jak podpisał Rafał Trzaskowski z T40. Możemy powiedzieć, a nie mówiliśmy. Mówiliśmy kilka tygodni temu, niektórzy dziennikarze to obśmiewali. Proszę bardzo, tak właśnie się dzieje za zgodą Platformy Obywatelskiej. Ja nie znam tej decyzji, ale oczywiście przed pracą w parlamencie nad dalszym losem tej ustawy się z tym zapoznam, aczkolwiek co do tej informacji, którą pani podała, to jest dla mnie news, więc nie jestem w stanie na gorąco skomentować. Ale pani redaktor, to, że ustawa nazwana przez państwa Lex Pilot jest taki projekt, to oczywiście mam tego świadomość, natomiast co do tych zmian, o których pani mówi, jeszcze tych informacji nie zdobyłem, nie widziałem doniesień w tej sprawie, więc jakby nie jestem w stanie powiedzieć, co konkretnie w tym projekcie się zmieni. A po ostatniej komisji cyfryzacji było jakieś złagodzenie tego przepisu, teraz jest jakby wspólnego tych informacji ma być wycofanie, więc w takim razie dlaczego jednak tak Pani redaktor, to jest projekt, który nie jest firmowany przez Solidarną Polskę, jak Pani wie. My podejmiemy decyzję, kiedy będziemy znali ostateczny kształt tego projektu. Natomiast oczywiście jesteśmy za rozwiązaniami wspierającymi telewizję publiczną w ramach tych różnych działań, które są podejmowane. Co do stanowiska Solidarnej Polski, powiemy się wtedy, kiedy będzie uznany ostateczny kształt. Nie są tutaj istotne wypowiedzi jednego czy drugiego polityka, tak samo jak nasze w tym względzie, tylko konkretne dokumenty i twardy kształt, ostateczny kształt tej propozycji, która trafi pod głosowanie w parlamencie. Pani redaktor, nie, my zdecydujemy, my będziemy decydowali o poparciu albo nie tego projektu wtedy, kiedy będzie on poddany po głosowaniu, kiedy będą zakończone prace w komisjach. Nie znamy kształtu. Tak, jesteśmy za wspieraniem pluralizmu medialnego w Polsce. Biorąc pod uwagę działania niektórych stacji komercyjnych, które równie dobrze mogłyby się nazywać PO TV, Tusk TV i tak dalej, i tak dalej. Pani redaktor doskonale o tym wie. Ale to nie jest taki Tusk TV, to można TVN, tak jakby taki skrót tworzyć z Tusk TV. Cóż. Możemy, pani redaktor, oczywiście się spotkać na długie debaty, ale pluralizm w mediach jest bardzo potrzebny. Wolelibyśmy, żeby był osiągnięty innymi metodami. Niestety różne ustawy związane z regulacjami na polskim rynku medialnym nie zostały przyjęte przez parlament, nad czym zresztą ubolewamy, ale z pewnością te dobre rozwiązania będą znajdowały nasze poparcie. To zmieniając jeszcze temat, chciałam zapytać o sytuację związaną z rolnikami. Wczorajsze spotkanie strony polskiej i ukraińskiej, jednak kolejna zmiana. Czy w takim razie te decyzje rozwiązują państwa zdaniem problem? Jak to teraz może wyglądać w kolejnej zmianie tej decyzji? Od początku Solidarna Polska apelowała do naszych partnerów w rządzie, by racjonalnie, odpowiedzialnie podchodzić do zagadnienia otworzenia rynku na zboże z Ukrainy. Wiemy doskonale, że te decyzje były nagłe, związane z wojną, ale produkty rolne z Ukrainy były eksportowane przez to państwo innymi drogami tranzytowymi. W szczególności wynikała to decyzja Unii Europejskiej z zamknięcia tranzytu przez Morze Czarne i niestety doszło do pewnych komplikacji w tym procesie i od kilku miesięcy apelowaliśmy najpierw do przyjaciół w rządzie, ale następnie też przez nich do organów unijnych, które mają w pierwszej kolejności obowiązek reagowania na te zdarzenia. I dobrze się stało, że zapadły w zeszłym tygodniu konkretne, twarde decyzje, ale również dobrze się dzieje, że są prowadzone rozmowy, by rozwiązać ten problem po to, żeby te produkty rolne, które miały trafiać na rynki państw trzecich,
żeby Polska tutaj była państwem tranzytowym, a wiemy rok temu, że były duże obietnice z Unii Europejskiej, że będzie wsparcie również, a Unia Europejska jak zwykle w sprawie kryzysu ukraińskiego, który tyczy się nie tylko tranzytu zboża, ale przecież pomocy uchodźcom, zostawiła Polskę samą sobie, ale sobie z tym problemem poradzimy, tak jak z innymi... Oczywiście, panie redaktor, i dlatego też minister rolnictwa jest aktywny w tej sprawie, żeby ten kryzys rozwiązać, ale ja cieszę się, że TVN, jak jest ten problem, nagle przypomina sobie, że jesteśmy państwem jednak suwerennym, bo w wszystkich sprawach, gdzie jest relacja z Unią Europejską, to zawsze mamy patrzeć na Unię Europejską, a tam, gdzie faktycznie Unia Europejska ma kompetencje i powinna działać, to nagle pytania są, co zrobił rząd. No ale cieszę się na tę zmianę akcentów w stacji TVN, że jednak samodzielnie powinniśmy wbrew temu, co robi Unia, działać i tak polski rząd działa, więc mam nadzieję, że spotka się to z aprobatą TVN. Panie redaktor, pan minister pani odpowiedział i nasze stanowisko jest jasne. My już na początku roku apelowaliśmy o to, żeby natychmiast wprowadzić klauzule ochronne i to zresztą nasz wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski mówił o tym, że już nawet 95% kukurydzy jest pochodzenia ukraińskiego. No na to nie może być zgody, ale to nie są decyzje wyłącznie Polski. Pani redaktor zauważyła, że kiedy Polska podjęła decyzję o zakazie importu, natychmiast na Polskę rzuciły się kto? Eurokraci. Eurokraci zaczęli krzyczeć, że to narusza zasady wolnego rynku. Za to owszem odpowiada Ministerstwo Rolnictwa, ale także Ministerstwo Rozwoju i przede wszystkim komisarz do spraw wolnego rynku, komisarz do spraw CEU, ci, którzy decydują o tym, żeby chronić rynek. Przypomnę, że samo zamknięcie naszych granic jeszcze nie jest ostatecznym, skutecznym narzędziem, bo przecież innymi kanałami tranzytowymi przez Unię Europejską te zboża mogą niestety do Polski cały czas docierać. Dlatego natychmiast jest potrzebna reakcja Unii, żeby oni przestali uprawiać politykę, politykierstwo, co zazwyczaj robią eurokraci, tylko żeby otworzyli te trzosy, otworzyli te swoje skarbce i zaczęli wypłacać polskim rolnikom odszkodowania, bo to oni są odpowiedzialni za to, że tak wygląda w tej chwili stan związany z importem zbóż. Unia Europejska natychmiast powinna polskim rolnikom wypłacać odszkodowania w związku z decyzjami, które podjęła. Dziękuję bardzo. Thank you.